witamy Państwa. Pewnie jesteście zdziwieni, że widzicie dzisiaj mnie, ale zaraz dowiecie się wszystkiego. Na chwilę oddam głos mojemu mężowi. Witam. Słuchajcie, sytuacja jest jak zwykle, wydawałoby się, no zrobiliśmy film. No i powiedzieliśmy tam, że są jakieś doświadczenia, które się nie nadają do wersji filmowej. Ale niestety sytuacja jest tak dynamiczna, że zaraz po filmie, następnego dnia, był jeden numer, który był zrobiony przez siły niewidzialne, czyli siły niewidzialne działają na nas, czyli na osoby fizyczne. A więc taki numer był i chcielibyśmy w tym filmie to opowiedzieć, ale żeby to zrozumieć, to musimy się cofnąć, powiedzmy, przygotować się, jakby powiedzieć o fakcie, że takie coś się przygotowuje, demoniści przygotowują to przez parę miesięcy. Parę miesięcy, nie? I jak to wyglądało, słuchajcie, ja byłem tego wszystkiego świadkiem, bo to była to godzina, słuchajcie, 12:01 gdzieś w nocy. Tutaj się oparło prawie, że o karetkę pogotowia. Także no, było, można powiedzieć, gorąco, ale najciekawsze to, co było wcześniej. Wiola coś tutaj widziała i chce nam się właśnie podzielić. A ja to też widziałem, w sensie widziałem w tym, ja widziałem, powiedzmy, skutki tej działalności, bo pamiętajcie, że ja kiedyś też dostałem strzała. Później wylądowałem w szpitalu i tak dalej. Ale po prostu ja z tego to już nic nie pamiętałem, jak to wyglądało, ale teraz akurat taka sytuacja się nadarzyła, gdzie ja to widziałem na przykładzie Wioli i jak to zostało realizowane, jak to wyglądało, po prostu taki właśnie atak z zewnątrz, właśnie z dziedziny niematerialnej. O, to co zawsze mówiliśmy o bytach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A więc teraz ja już po prostu się wyłączam. Jak coś, to się włączę po drodze. A teraz już oddaję głos Wioli, która nam to od początku opowie, gdzie to było, jak i tak dalej. Wszystkie szczegóły. Prawie, że wszystkie szczegóły. No, no ale po prostu prosimy. Słuchajcie. Generalnie rzecz biorąc, to nie wiem, czy my byśmy się w ogóle z Państwem podzielili tymi informacjami, ale wynika z tego wszystkiego pewna praktyczna wartość, która dla Państwa też się przyda, ponieważ my jesteśmy jakoś tam atakowani i to chyba w najgorszy sposób, ale nie tylko my. I z tego, co wiemy, to nie tylko niebocentrycy, ale osoby, które szukają gdzieś tam prawdy w tym chorym systemie, też mają podobne problemy. I dlatego chciałabym Państwu powiedzieć, ponieważ tak jak powiedzieliśmy w poprzednim filmie, czy napisaliśmy w opisie do filmu, ja już nie pamiętam, nie jest to ważne, tam wspomnieliśmy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A więc jeśli my dostaliśmy po tyłkach, a akurat w tym momencie to dotknęło mnie, i w zasadzie chyba dobrze, jeśli już można tak powiedzieć, że to trafiło na mnie, a nie na Mariusza. W każdym razie chcę się Państwu podzielić tym doświadczeniem, z Państwem podzielić tym doświadczeniem, ponieważ wiem już w tej chwili, co można zrobić, żeby uratować sobie życie. I to nie są żarty, słuchajcie, bo no ten atak miał mnie zabić. Przede wszystkim to, o czym powtarzamy, a o czym ja nie tyle co zapomniałam, bo jesteśmy bardzo czujni w doborze znajomych i nie wszystkich przyjmujemy do naszej grupy na VK. Natomiast trzeba słuchać przede wszystkim swojej intuicji. I w momencie, gdy przyjmowałam pewnego osobnika do grona naszych znajomych, moja intuicja po paru dniach podpowiadała mi, że z tym osobnikiem jest coś nie tak i że trzeba na niego uważać. To było kilka miesięcy temu. Przez te kilka miesięcy osoba ta się uwiarygodniła. Miała bardzo błyskotliwe przemyślenia. Wspólnie z nami, współpracowała z nami, z całą grupą ku temu, aby odkrywać
poszukiwać prawdę i naprawdę dołożyła swoich starań i wysiłków ku temu, żeby tą prawdę odkrywać i ujawniać, ale przy okazji bardzo dobrze się uwiarygodnić. Na to zaufanie sobie pracował kilka miesięcy i nie jest to przypadkiem, że my zrobiliśmy ten film sobotni. Nie jest to też przypadkiem, że odzyskaliśmy jakąś tam harmonię, przynajmniej ja, i trzeba było nam tę harmonię zburzyć. Tu już takie próby były w sobotę, ale to już tam pomijam. Natomiast skoro się próby nie powiodły w sobotę, to trzeba było zadziałać inaczej kolejnego dnia. I tak się stało. Po prostu straciłam czujność i zdecydowałam się porozmawiać z kimś przez telefon. Przy właśnie pełnym jakimś tam zaufaniu, stuprocentowym zaufaniu. My Polany jesteśmy ufni ogólnie ze swojego charakteru, więc jeśli ktoś nam się dobrze uwiarygodni, to wtedy otwieramy się swoimi sercami właśnie na takie osoby. I tak się stało, przebyłam wczoraj ponadgodzinną rozmowę, bardzo serdeczną, szczerą, i po tej rozmowie telefonicznej już zaczęło coś się w domu dziać, ponieważ jak wiecie, może nie wszyscy wiedzą, ja mam coś takiego jak rozwinięte postrzeganie pozazmysłowe. Nieczęsto ostatnio z niego korzystam, natomiast no jakby pomimo mojej jakby chęci do tego, do dostrzeżenia czegoś, to ja i tak widziałam jakieś dziwne poblaski kątem oka. I wiedziałam, że coś się dzieje, ale w myśl zasady, jak myślisz, tak masz, stwierdziłam, że nie będę na to zwracać uwagi. No ale to były jakieś tam sygnały do tego, że coś może się zadziać. Z tym, że no, tym razem po prostu zbagatelizowałam, bo nie przypuszczałam, że rozmawiałam z osobą, która była niebezpieczna dla mnie. Położyliśmy się spać gdzieś koło godziny 24 i nad naszym łóżkiem zobaczyłam taką przezroczystą chmurę. Oczywiście światło było zgaszone. Ta chmura jakby była w ciągłym ruchu. Ona się tak kłębiła, słuchajcie, jak chmury te takie białe na niebie, te takie, nie wiem jak one się nazywają, ty może będziesz wiedział. Kłębiaste. Kłębiaste chmury się kłębiły. Ale było to przezroczyste, to było jakby takie zakłócenie pola magnetycznego. I w momencie, gdy to się powiększało, to już było w zasadzie tak wielkie, jak nasze ogromne łoże małżeńskie, i zaczęło się zniżać w naszym kierunku, to poprosiłam Mariusza, żeby wstał, zapalił światło. I to znikło. Stwierdziliśmy oboje, że nie będziemy tutaj podchwytywać, bo oni chcą nas tutaj przestraszyć. I w dalszym ciągu nie pomyślałam, że to jest wstęp do ataku. I położyliśmy się spać przy zapalonej lampce, bo stwierdziłam, że nie będę w sobie generować jakiegoś tam strachu, bo wyglądało to dość nieprzyjemnie i przybierało na rozmiarach cały czas. Mój mąż usnął, a ja nie mogłam usnąć i coraz gorzej się czułam. I w momencie, gdy poczułam, że całe moje ciało zaczęło drętwieć i generalnie wyszło na to, że ja w pewnym momencie go nie czułam w ogóle. Tak jakby coś chciało mnie wyrwać w ogóle z tego ciała, moją duszę. I w momencie, gdy już mocno zaczęły mi drętwieć policzki, zbudziłam Mariusza, zmierzyłam ciśnienie. Ciśnienie było dość mocno podwyższone, ale nie było tragedii. Więc po prostu akurat to, co nam przyszło do głowy, skorzystałam z nitrogliceryny, psiknęłam sobie w policzek. Wzięłam tabletkę na ciśnienie, które generalnie od bardzo dawna już nie biorę, ponieważ kiedyś miałam drobne kłopoty z ciśnieniem, jednak to wszystko się unormowało, zwłaszcza kiedy zadbaliśmy o nasze zdrowie inną żywnością i nie było takiej potrzeby brać, tym bardziej, że była kontrola tego ciśnienia, wszystko było w porządku, zresztą ta dieta pozwoliła mi się pozbyć wielu chorób.
I stwierdziłam, że nie ma tragedii, chociaż jak na mnie, to nigdy w życiu poprzednio nie miałam tak wysokiego ciśnienia jak wtedy, ale stwierdziłam, że okej, to jeszcze nie jest jakieś tam ciśnienie wylewowe, więc usiadłam sobie na skraju naszego łóżka małżeńskiego i czekałam, kiedy to ciśnienie zejdzie. Ale stało się inaczej. I dostałam drugi rzut. Poczułam, jak ciśnienie po prostu rośnie mi w zawrotnym tempie w przeciągu kilku sekund. Dostałam drgawek. Wszystkie mięśnie skakały mi jak piłki. Słuchajcie, każdy mięsień w inną stronę. To nie jest normalne. Zrobiłam sobie drugie psiknięcie nitrogliceryną i poprosiłam męża, żeby, też go nie chciałam straszyć, ale poprosiłam tylko, żeby zadzwonił na pogotowie. Dziwnym trafem nie mógł znaleźć telefonu, ale powiem Wam szczerze, że bardzo dobrze tak się stało, ponieważ ja jakimś ostatkiem sił, bo nogi miałam jak z galarety, zresztą te mięśnie wszystkie skakały, wyszłam z pokoju i chciałam wykręcić ze swojego numeru, ze swojego telefonu numer na pogotowie. Ja mam jeszcze holenderski numer, ale wyobraźcie sobie, że dziwnym trafem nie mogłam tego zrobić. Wstukałam 112, nacisnęłam zieloną słuchawkę, żeby wykonać połączenie i tego połączenia nie udało mi się zrobić. Zrobiłam następną próbę, znowu nie udało się, więc wyszłam w głąb mieszkania i byłam dalej już od tego miejsca, gdzie była ta dziwna energia, nie wiem jak to nazwać. To coś mi po prostu zaatakowało. Wyszłam dalej, właśnie na koniec mieszkania, w drugą stronę mieszkania, tam znalazłam telefon, podałam mężowi, mówię, ty dzwoń, a ja wyszłam na zewnątrz, zdjęłam skarpety, buty i stanęłam na trawie. Z myślą taką, żeby się oczyścić i uziemić. I słuchajcie, to był strzał w dziesiątkę. Pogotowie nie chciało przyjechać, to też jest co najmniej dziwne. Natomiast pewnie gdyby powiedział mój mąż, że ja mam jakieś drgawki, czy no jest tak ze mną źle, to, ale on nawet o tym nie wiedział, bo w tym ferworze walki o moje życie po prostu nawet mu nie zdążyłam powiedzieć. Wiedziałam, że muszę natychmiast wyjść z tego domu i po prostu się uziemić. I prawdopodobnie to mi uratowało życie, bo gdybym dostała trzeci rzut tej dziwnej jakiejś technologii, to prawdopodobnie już było po mnie. Dlatego chcę Państwu powiedzieć, że, bo ja wiem, że nie wszyscy mają tak silne ataki, ale wiem od wielu osób, że mają lżejsze. Co trzeba zrobić? Trzeba opuścić to pomieszczenie, gdzie trwa ten atak i trzeba wyjść, najlepiej się uziemić gołymi stopami na ziemi. Najlepiej. Ja, bo Mariusz powiedział, żebym weszła do domu, nie marzła na dworzu, i uziemiła się tutaj, my mamy tutaj podłogę taką z płytek, wszystko naturalne, że też mogę się, ale nie, ja wolałam ten kontakt z trawą. I wtedy zaczęło się wszystko uspokajać, zaczęło mi schodzić. No ktoś pomyśli, że to po nitroglicerynie. Nitrogliceryna ma takie właściwości, że nie tyle co zbija aż tak bardzo ciśnienie, co rozszerza naczynia krwionośne. Oczywiście wzięłam jeszcze pod język jakiś tam lek i to wszystko powoli zeszło, ale zanim zeszło, to jeszcze te drgawki były. I o czym ja zapomniałam, co można zrobić, bo ja byłam bliska wylewu. A powiem Wam szczerze, że no to jest jakaś paranoja, bo nigdy nie miałam takiego ciśnienia tak wysokiego. Nie było nigdy takiej jakiejś tam potrzeby. Kiedyś brałam leki regularnie i to przestałam je brać, ponieważ bardzo mocno mi zbijało ciśnienie i ja wręcz chodziłam na rzęsach. Co można jeszcze z naturalnych rzeczy stosować w takim wypadku? To jest różaniec górski, on zbija bardzo szybko ciśnienie, głuk, imbir w proszku. To te rzeczy zbijają bardzo szybko ciśnienie. Natomiast strofaryna działa przeciwzawałowo. W takich właśnie bardzo już ciężkich sytuacjach dobrze właśnie zażyć te rzeczy. Natomiast jak już dojdzie do tego wylewu albo tuż przed wylewem, to ta druga osoba, jeśli jest przy nas, niech nam przekłuje wszystkie palce u dłoni
i wszystkie palce u nóg i uszy. I wyciśnie po kropelce krwi z każdego palca, z każdego tego nakłutego miejsca. I wtedy jest szansa na uratowanie człowieka. Chciałabym jeszcze Państwu przypomnieć, bo no ja opowiadam o tych zdarzeniach, tak naprawdę w zasadzie byśmy nawet się z tym Państwem nie dzielili, tylko po prostu pamiętajcie o tym przede wszystkim, że nasza intuicja, bo ja to zbagatelizowałam, przepraszam, pamiętajcie, parę miesięcy temu. Tak, pamiętajcie, że nasza intuicja jest kluczowa i jeśli nasza intuicja, która pochodzi z serca, bo wtedy myślimy sercem, jeśli nasza intuicja nam podpowiada, że ktoś jest podejrzany, to lepiej takiego osobnika po prostu odsunąć od siebie. Ja tego nie zrobiłam. My prowadzimy tą grupkę na VK, więc to też niesie ze sobą jakieś pewne niebezpieczeństwo, no bo nie możemy jakby każdemu tylko podejrzanemu blokować dostęp do wiedzy. Natomiast no, w tym przypadku niepotrzebnie zaufałam tej osobie. I na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Niemniej jednak no, doświadczenie było bardzo przykre i bardzo na przyszłość pouczające. Także słuchajcie, uważajcie z kim obcujecie, nawet przez telefon. No i mam nadzieję, że te wszystkie nasze doświadczenia mogą Wam jakoś pomóc w tym, kiedy, czego Wam oczywiście nie życzę, kiedy stałoby się tak ewentualnie, gdybyście mieli taki atak. Ataki, wiem, że niektórzy z naszych znajomych mają ataki o wiele słabsze, ale te ataki są. Także demoniści, ci okupanci, uzurpatorzy, oni atakują, pamiętajcie, zawsze atakują układ krwionośny, zawsze atakują właśnie ciśnieniem lub zawałem serca. No i chyba z mojej strony to tyle. Czy ty byś chciał jeszcze coś powiedzieć? No praktycznie już to powiedziałaś tutaj przy końcówce, bo tak z naszych informacji tutaj właśnie wynika, że tego typu sytuacje to nie jest żadna nowina. Teraz akurat pokazujemy to, natomiast jeszcze parę dni temu to jedna osoba nam też wytłumaczyła właśnie, co go spotkało w pewnych miejscach związane z kultem religijnym. Tak. A więc były podobne sytuacje. To nie muszą być akurat tam jakieś tam podnoszenie ciśnienia, mogą to być uderzenia jakieś i tak dalej, mogą to, więc to jest cały wachlarz możliwości. A więc no coś, jak już widać, że takie sprawy już dochodzą do pewnego apogeum, no widać, że czasy są niełatwe, ale one już mogą coś przynajmniej nam znamionować. A oczywiście, ale pamiętajcie, że, bo ja tutaj Państwa nie chcę straszyć i od razu powiedziałam, że cała ta sytuacja wynikła z tego, że rozmawiałam wczoraj bardzo długo i bardzo szczerze i bardzo otwarcie z pewną osobą w pełnym zaufaniu. I to było przyczyną tego ataku. Dlatego ja Państwa nie chcę straszyć. Ja tylko chcę Państwa uczulić na pewne rzeczy i jeśli już do czegoś takiego dojdzie, to pamiętajcie, kluczem jest uziemienie się i wyjście z pomieszczenia, gdzie ten atak nastąpił. Z tak zwanej strefy rażenia bezpośredniego. Dokładnie. No i co? Wszystko. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Pozdrawiamy.